Cześć, z tej strony Ola, witam Cię serdecznie ponownie na kanale Sztuka Uniwersalna i dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek z serii o kolorach, tym razem kolor w sztuce makijażu. I jak możesz się już domyśleć, mam na sobie makijaż wykonany w tym odcinku i będzie to kolor oczywiście brązowy. A kolor brązowy w makijażu jest niezwykle kolorem uniwersalnym, dosłownie jak sztuka uniwersalna i brąz pasuje absolutnie każdemu. I brąz sprawdzi się idealnie na wieczór, na dzień, na wielkie wyjście, na małe wyjście, na co dzień. Ale zobaczcie, niezależnie od rodzaju karnacji, od koloru karnacji, niezależnie od wieku, brąz po prostu w makijażu jest stosowany, jest używany i lubiany, uwielbiany, kochany przez wszystkich. Można ciemniejszymi odcieniami brązu wyczarować smoki, właśnie takie jak dzisiaj zrobiłam, nieco bardziej mocne, wieczorowe, wyraziste. Można podkreślić brązem policzki, bo przecież brązery to nic innego jak różne odcienie brązu dopasowane do naszej karnacji po to, aby podkreślić pięknie kości policzkowe. Można brąz nałożyć na usta w postaci pomadki ledwo widocznej, prawie niewidocznej albo intensywnie brązowej, ciemnej czekoladowej pomadki. Brąz występuje praktycznie w każdym kosmetyku, a dzisiaj moja interpretacja brązowego w makijażu. Zapraszam na odcinek, jeżeli taki temat tutorialowy, makijażowy, artystyczny, jakby nie patrzeć, Cię interesuje, to zachęcam do oglądania. Zaczynamy. Włosy związane, brwi zrobione oczywiście poza kadrem, żeby zaoszczędzić czas, także możemy zaczynać. Zaraz powiem Wam, czym zrobiłam brwi, ale na początku wspomnę co nieco o przygotowaniu cery. Ostatnio moja cera przeżywa jakiś taki ciężki okres, dużo testuje kosmetyków i ona się trochę zbuntowała i trochę się podrażniła i teraz ją ratuję. I powiem Wam, co mnie uratowało i czego użyłam, jakby przygotowując cerę. Oczyściłam ją żelem delikatnym z Pharmaceris, później spsikałam hydrolatem. Uwaga, hydrolat kwiat lipy i to jest u mnie nowość, ja do tej pory używałam hydrolatów z róży, a kwiat lipy działa naprawdę tak bardzo łagodząco i te moje wszystkie podrażnienia i zaczerwienienia ten hydrolat właśnie pomógł znieść. Następnie co mam pod oczami? Pod oczami mam krem, teraz przeczytam, bo się nie przygotowałam, Eco Friendly Care i to jest krem rewitalizujący zarówno na dzień jak i na noc firmy Bandy. Bandy znajdziecie w Hebe, bardzo dobra marka, polecam, taką cienką warstwę kremu wklepałam pod oczy, a to co mi uratowało, słuchajcie, skórę ostatnio, to jest Uriage, mam nadzieję, że dobrze czytam, francuska marka, również dermokosmetyki, dostępne w aptekach, krem do cery naczynkowej. I tym ostatnio rano i wieczorem ratuję tą cerę, która jest podrażniona prawdopodobnie po różnego typu maskach, które niekoniecznie może dobrze zadziałały z moją wrażliwą i naczynkową cerą. Także to było przygotowanie cery, teraz to co mam na brwiach. Tym razem nie jest to kredka z Art Deco, tylko z Vibo, Fede Brow, pewnie dobrze Wam już znana na promocjach dostępna, bardzo cieniutka taka kredeczka do brwi. Ciemna, bo będzie ciemno dzisiaj, także ciemne brwi też się pojawiły. Jaki to jest numerek, żebym jeszcze Wam powiedziała dokładnie? Precyzyjna kredka do brwi, numerka tutaj nie ma, ale jest to Dark Brown, tak podejrzewam. No i oczywiście żel od Anastasia Beverly Hills. W kolorku z kolei Ash Brown, to jest taki żel koloryzujący również, który może Wam także zastąpić pomadę. Bardzo go lubię i praktycznie codziennie stosuję albo samodzielnie, albo właśnie w połączeniu z kredką lub jako pomadę. To jest takie podwójne, nawet potrójne zastosowanie tego żelu. Ok, to przechodzimy do czego przechodzimy na początku? Do oczu. Powiekę oczywiście zagruntuję korektorem od Rimmel Lasting Radiance. Tutaj nic nowego. Także może pominijmy krok blendowania. Na zakorektorowaną powiekę używam najjaśniejszego cienia. Patrzcie, jaki już zużyty jest. Najjaśniejszego cienia z palety Modern Renaissance od Anastasia Beverly Hills i jest to cień o nazwie Tempera. I on nam stworzy tutaj bardzo ładną, taką lekko satynową, błyszczącą bazę pod łukiem brwiowym. Następnie będę wychodzić dzisiaj ze swojej strefy komfortu i nie zacznę od tego cienia takiego przejściowego, jaśniejszego brązu, tylko polecę od razu z grubej rury i zacznę od najciemniejszego brązu nadal z paletki Modern Renaissance. Od zewnętrznego kącika. I będę przechodzić do załamania powieki, a dopiero później to wszystko blendować
odcieniem pośrednim. Także coś nowego dzisiaj dla mnie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jak już mamy ciemny brąz w zewnętrznych kącikach, to teraz jego granice rozblenduję pośrednim odcieniem, czyli właśnie w odwrotny sposób niż zawsze. I to będzie ten tutaj bardzo neutralny brąz, chłodny. Także teraz łapię za puchaty pędzelek, puchaty, to jest Coiwa 227. I granice tego brązu rozcieram pośrednim brązem. Blendowanie górnej powieki przy pomocy tych trzech cieni mamy gotowe i póki możemy sobie pozwolić na osyp, bo tutaj widzę, że trochę tego ciemnego się osypało. Możemy sobie pozwolić, bo później, dlatego że nie mamy makijażu twarzy, sobie to ładnie zgarniemy, to dokończmy górną powiekę na początku. Sięgam po inną paletę, jest to paleta Moroccan Spice i cień o nazwie Casablanca. To będzie ten tutaj, paluszkiem Wam pokażę. Takie złotko przełamane różem. Będę wcierać palcem tutaj na początku jakby w wewnętrznym kąciku, ale nie w tym samym wewnętrznym kąciku i przechodzę na środek powieki, łącząc z tymi brązami, które już mamy nałożone. I chyba lepiej bym zrobiła, gdybym ten cień nałożyła na mokro albo na jakąś bazę klejącą, bo on tak się zgubił i w ogóle nie wybrzmiewa na tej powiece. Przejdźmy do wewnętrznego kącika. Wewnętrzny kącik poleci cień z nowości gorącej palety Natalie Beauty Hehan i to będzie ten cień Outfit, piękny, iskrzący się, taki złoto-szampański, ale on tak do końca złoto-szampańsko nie wygląda. I on tutaj wejdzie w sam wewnętrzny kącik oka, no to jest błysk w porównaniu z tym cieniem, który przed momentem nałożyliśmy, no to nie ma porównania. I teraz się zastanawiam, jak uratować ten... Może nałożę go na mokro, może spróbuję go jeszcze raz na mokro nałożyć. Spryskam odrobinę pędzel hydrolatem. Okej, słuchajcie, ten cień Casablanca z tej palety Fenty Beauty nałożony na mokro daje nieco bardziej foliowy efekt, jest wzmocniony ten efekt, także to był dobry krok. Okej, słuchajcie, pozbyłam się osypu i zakorektorowałam, znowu to trudne słowo, przestrzeń pod oczami, dlatego teraz możemy dalej jechać z dolną powieką, a na początek ten sam cień, który był na samym początku, czyli najciemniejszy brąz z palety Modern Renaissance, ląduje z zewnętrznego kącika i staram się połączyć go właśnie z tą linią, którą już wyznaczyliśmy na górze. Tutaj zrobiła mi się trochę tak, nie taka krzywizna jak chciałam, ale to zaraz się naprawi. Całość tego dolnego kształtu, dolnej powieki będę blendować nieco cieplejszym cieniem, żeby tak nawiązać do ciepła tego złoto-różu na górnej powiece. I to będzie ten oto tutaj matowy, ojejku, chodź do mnie cień. Cieplejszy z palety Marka Jacobsa. Łapię teraz za puchaty pędzel i całość właśnie tutaj tego ciemnego brązu. Blenduje całość, właściwie krawędź, blenduje tym cieplejszym cieniem i go też wplatam, słuchajcie, w wewnętrzny kącik tutaj, dojeżdżam nim do końca oka. I stwierdziłam, że dodam jeszcze odrobinę tego cieplejszego tonu na górze również, czyli tutaj mamy już rozblendowaną granicę tego ciemnego brązu na dole i jeszcze odrobinkę tutaj na górze przy samej linii właśnie tego ciemnego brązu. Też tak odrobinkę dla spójności tego makijażu. A jak już oczęta mamy poblendowane w takim stopniu, w jakim nas satysfakcjonuje to blendowanie, oczywiście można by było to robić w nieskończoność, wiadomo, blendu nigdy dość, ale zajmijmy się teraz cerą, no bo przypominam, że tutaj korektor już mamy położony, do oczu jeszcze wrócimy, bo jeszcze będzie przyciemnienie przy linii rzęs z czarną kredką i oczywiście rzęsy. To sobie dodam już na sam koniec, na sam koniec. A teraz całkiem dla mnie świeża nowość, chociaż ona już jest
jest na rynku długo i to jest BB Cream od Skin 79, tylko ten właśnie taki bardziej ekskluzywne wydanie w takiej, zobaczcie, naprawdę pięknym opakowaniu z pompeczką tutaj, pomarańczowa edycja. I ta pomarańczowa jest akurat przeciwzmarszczkowa, whitening, czyli wybielająca, i ma filtr, oczywiście jak na koreańskie BB kremy przystało, największy z największych, 50+, PA+++. I ten kolor akurat jest idealnym kolorem pod moją cerę i słuchajcie, mimo tego, że to jest krem przeznaczony do cery tłustej, to on naprawdę robi na mojej suchej skórze świetną robotę. Zresztą zaraz się przekonacie i pokażę Wam jeszcze, jak wygląda. Hop, taki ma kolorek. I jak zwykle od środka twarzy zaczynam. I staram się go wtopić w ten korektor, który już mamy położone. A na czoło nakładam naprawdę odrobinę, bo moje czoło jest nieproblematyczne, całe szczęście, tutaj nic się takiego, tylko dla wyrównania kolorytu, ale tak to się tutaj nic nie dzieje takiego, co bym musiała przykrywać, także dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję. No i proszę bardzo, tak pięknie wygląda skóra w tym BB kremie, no ja ostatnio jestem zachwycona, on po prostu, no, jest kryjący jak podkład, a jednocześnie nie robi takiego efektu machy. Ma właściwości kremu, no i dodatkowo filtr przeciwsłoneczny, także wszystko na plus. No i świetnie się utrzymuje w ciągu dnia, już przetestowane na własnej skórze. Całość pudruję pudrem od Palladio, ale tym razem pudrem prasowanym. Tak wygląda puder ryżowy od Palladio. W środku gąbeczka, proszę, prasowany puder. Nakładam dużym pędzlem. Bardzo ładnie się transferuje, przenosi na pędzel i tym oto ryżowym pudrem całą twarz. Dokładnie pudruję tutaj okolice kości policzkowych, bo zaraz będziemy konturować. Kości policzkowe podkreślimy sobie, wykonturujemy na początku chłodnym bronzerem od Lovely, to jest Golden Glow Cool Brown, właśnie taki taki chłodny, chłodny do konturowania właśnie bronzer. Bronzer. No do konturowania po prostu. Tutaj podkreślimy tym chłodnym kości policzkowe, a za moment sobie jeszcze trochę opalimy twarz cieplejszym odcieniem. Jak już ma być brązowo, to brązowo, prawda? Prawda? Proszę bardzo, mamy akurat odcinek o brązowym i akurat bronzer, czyli brąz chłodny, to też jest odcień brązu, i brąz ciepły, to też jest odcień brązu. Także teraz trochę przybrązowimy właśnie tym bronzerem od Belle Hypoallergenic. I tutaj już tym ciepłym bronzerem, jak sobie machniecie tak po czole, po skroniach, tam gdzie by Was naturalnie musnęło słońce, to już nie zaszkodzi. Ten siny mógłby tutaj w tych miejscach dziwnie wyglądać, ale ten ciepły brąz jak najbardziej tutaj na czole, nawet na moim niskim czole, myślę, że się sprawdzi. Myślę, że na policzki dodam jeszcze odrobinę, ale w takiej nieprzeważającej ilości, tylko tak delikatne musnę, to zawsze dodaje takiej świeżości. Policzki odrobiną różu od Bourjois i to jest akurat róż, taki róż brzoskwiniowy, ale zobaczcie, z drobinkami złota. Numer 33 Bourjois słynie ze swoich właśnie takich wypiekanych cieni i tylko tak łącząc to z bronzerem, nie chcę zrobić takiego policzka tutaj jakby takiego, takiej pyzy różowej, tylko delikatnie omiatam tam, gdzie kładłam bronzer, nieco wyżej, ale jednocześnie łączę to z bronzerem i ta twarz od razu wygląda tak świeżej. To jest taki, to jest naprawdę mały ruch, mała ilość, zupełnie totalnie malutka i to wystarcza, żeby nie w taki niezauważalny sposób dodać tej świeżości makijażowi. I znowu nie ma ostrości. Gdzie jesteś, ostrość? Halo? O, dziękuję. A jak jest bronzer, jest róż, to nie należy zapominać o rozświetlaczu. I jeśli chodzi o rozświetlacz, to nałożę na policzki rozświetlacz od Sinskin. I to była edycja limitowana z Patrycją Kazady i to jest rozświetlacz wszechczasów. Uwielbiam go. Oj, jeszcze raz, proszę bardzo. Oto rozświetlacz wszechczasów, dlatego że zaraz zobaczycie, jaki ten rozświetlacz daje glow. Ledwo dotknęłam. Ledwo sieńko.
I on jest taki właśnie nie to srebrny, nie to złoty, taki szampański, no po prostu tafla. Takim kuleczkowym pędzelkiem do zadań specjalnych od Cuiwa 142. Proszę bardzo, i dokładam jeszcze w kącik. O, jakie brudne lusterko. Wow, nic nie widać. Przecieram. To rozumiem. Pozwólcie, że dokończę oko i usta, bo to właściwie zostało. I wrócę z podsumowaniem, wrócę z efektami i sobie też powiemy, co nałożyłam na oko, a co na usta. I voilà, mamy to, tak się prezentuje moja interpretacja brązu w makijażu, czyli brąz jako taki motyw przewodni w makijażu. A co tutaj się jeszcze zadziało, bo dokończyliśmy sobie oczy, żadnej kreski takiej wydłużającej nie robiłam, natomiast pojawiła się linia przyciemniająca rzęsy i to najzwyklejsza czarna kredka, słuchajcie, akurat u mnie Vibo, kredka automatyczna oraz sztuczne rzęsy się pojawiły, a są to rzęsy z Blended, pokażę Wam opakowanie, nazywają się Fluffies, bardzo fajne, wygodne, nawet ich chyba nie docinałam. Tak mi się wydaje, że w całości znalazły się tutaj przy górnej linii rzęs. Wygodne i jakby dopasowane do kształtu oka. Mam wrażenie, od razu nie trzeba ich tam wyginać i się gimnastykować z nimi, żeby one się dopasowały ładnie do powieki. Także tutaj na plus. Te rzęsy mam pierwszy raz na sobie, zobaczymy jak to będzie. A jeśli chodzi o usta, bo usta tutaj w takich ciepłych, brązowych tonach też się ładnie zgrały z powiekami, to pierwsza rzecz to jest Lip Matic, konturówka w kolorze 03, następnie pomadka w płynie matowa od Kat Von D w kolorze Ludwik oraz błyszczyk od Belle Hypoallergenic, taki właściwie lip topper, tutaj Wam pokażę. To jest lip topper, który takie piękne, mieniące drobinki ma w środku, uwielbiam ten błyszczyk, więc tak to się prezentuje. Tutaj myślę, że propozycja jak najbardziej na co dzień dla odważniejszych, ale też propozycja wieczorowa, na wieczór to nie zawsze czerwone usta muszą być, czasami taki look też się świetnie sprawdzi, albo na jakieś po prostu ważniejsze wyjście, nie tylko wieczorem, w dzień również takie smoky brązowe, mocny kontur, rozświetlacz i te usta dopełniające brązowej całości. A jeżeli odcinek o kolorze brązowym w sztuce makijażu Ci się podobał, to oczywiście zostaw po sobie łapkę w górę. Mi będzie również niezmiernie miło, jak dasz znać na dole w komentarzu, co sądzisz o tym makijażu. Człowiek nie czuje, jak mu się rymuje. Zapraszam Cię serdecznie do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco. Czwartki, niedziele to są te dni, kiedy nowe filmy się właśnie na tym kanale pojawiają. Zachęcam Cię też do obejrzenia innych filmów na kanale, a tymczasem kolorowo, inspirująco żegnam się z Tobą. Do następnego. Niech sztuka będzie z Tobą.